bardzo jednak serdeczny jest dla mnie proces czarno-biały. Ponieważ on dawał lub daje to niesłychane uczucie produkcji od A do Z. Od momentu nieomal kupienia filmu i włożenia go do aparatu, poprzez fotografowanie, następnie, kiedy sam robiłem lab, wkładanie filmu do koreksu. I te 12 minut ze stoperem i z poruszaniem koreksem, to wszystko daje ogromną satysfakcję, że jest to własna produkcja. Że tu nikt, nie jestem uzależniony od jakiegoś laboranta, czy mi zrobi na jutro, czy mi nie zrobi. Ja mogę siedzieć całą noc i wywoływać filmy, a potem robić odbiski. I potem mam produkt rano. Na przykład, jak byłem fotografem festiwali teatralnych i byłem we Francji fotografem festiwalu i wieczorem po południu miałem przedstawienia, a o 11 rano była konferencja prasowa, na której ja musiałem położyć na stole fotografię. I ja po ostatnim spektaklu jeździłem do laboratorium, całą noc pracowałem. Spałem parę godzin, żeby na 11 zdążyć na konferencję prasową. Potem chwila znowuż odpoczynku i powiedzmy około 4 po południu zaczynały się spektakle, a ja musiałem codziennie albo z 2, albo z 3 spektakli przedstawić serwis. To był obowiązek fotografa festiwalu. Więc i było to niesłychanie wyczerpujące fizycznie, ale niesłychanie spełniające to, o czym mówię. Od początku do końca to zrobił rolkę. I potem, jeśli została jakaś odbiska, teoretycznie mówię, ta odbiska miałaby dzisiaj olbrzymią wartość. Po 40 latach festiwalu w Nancy, że ona jest w ten czas vintage. To jest oryginalna odbiska zrobiona przez autora w tamtym czasie i ona ma specjalną wartość. Można wziąć ten negatyw i teraz skopiować na barycie, ale to już nie ma dla kolekcjonera, to nie ma tej wartości. Mnie się wydaje, że w ogóle mają tendencję kolekcjonowania dzieł sztuki i między innymi fotografii, ale są też kolekcjonerzy wyłącznie fotografii. A cała reszta zależy od okoliczności, gdzie oni żyją, kiedy oni żyją. I czym dysponują, co mają dostępne. Jeśli chodzi o, po pierwsze, czy jest dostępność do tych kolekcjonowanych dzieł, czy jest na nie kasa. W tej sytuacji autor zastanawia się, jak te fotografie zostały pokazane, gdzie i kiedy i jak. I okazuje się, że drugą nogą tego sukcesu Fotopolis to jest pani Brzezińska i pani Kurzyńska, które dokonały po pierwsze wyboru, a po drugie zrobiły ten layout po ścianach. I tutaj fotograf musi się dzielić sukcesem, inaczej byłby po prostu człowiekiem bez poczucia sprawiedliwości. To jest podział zysków.
między fotografa a twórcą wystawy. I sam pomysł wyciągnięcia z archiwum ówczesnego obrazu Warszawy, robionego przeze mnie, tworzonego, naturalnie był doskonałym pomysłem. Więc ja się bardzo cieszę i również dziękuję tym osobom, które głosowały za mną w Fotopolis. Jedna z pierwszych refleksji wobec takiego wydarzenia to jest próba rekonstrukcji świadomości w tamtych lat. Oczywiście o tym się nie myślało, co z tych fotografii zostanie. Mimo że doceniało się, powiedzmy w 60-tych latach, każdy świadomy fotograf zawodowy zdawał sobie sprawę z wartości fotografii XIX wieku, oglądając te odbiski oryginalne. Było się tak czy inaczej zainteresowany, zafascynowany, rozczarowany czasami tymi odbiskami, ale tego się nie przykładało do swoich fotografii za 40 lat. Te sprzed 40 lat funkcjonują. Natomiast nie było świadomości, że moje za 40 lat zafunkcjonują. Gdzieś oczywiście z tyłu głowy było to słowo, że są to dokumenty. Że my robimy fotografię w takim piśmie jak Tygodnik Stolica, że my robimy, dokumentujemy życie Warszawy. Tak. I że to komuś się przyda. Kiedyś. Zawsze. Tak, tak. 10 lat. Ale nie było tego bezpośredniego dotyku ważności. Jaką uzyska ta fotografia. Stopień ważności. No tak, w okresie początkowych moich działań w prasie fotografowie live, myśmy oglądali pismo live, które dochodziły do redakcji. Myśmy wiedzieli, co to jest grupa Magnum. Myśmy wiedzieli, jak fotografują dla pisma Paris Match. Więc te grupy to byli moi mistrzowie. Kappa, Bresson, fotografowie, którzy fotografowali w Paryżu, fotografowie wojenni. Dla mnie ideałem byli reporterzy. I potem, później ludzie tacy jak Salgado czy Kudelka. I ja tak chwilami wydaje mi się, że ja sam robiłem podobne sprawy.